Halo, cześć. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Marcin, zapraszam do kolejnego materiału. Moi drodzy, jeśli materiał wam się spodoba, zostawcie proszę łapeczkę w górę, ponieważ to jest jakby drugi sezon Damek Widzów i fajnie by było, jakby taki pierwszy odcinek ładnie zaskoczył. I o co mi chodzi z tym drugim sezonem? Chodzi o to, że Demka Widzów chce dalej kontynuować tą serię, ale troszkę z innej strony, jakby wchodzimy na wyższy level. To znaczy, będę oceniał tę Demka na live'ach, na streamach, z wami, z widzami. To znaczy, wyślę mi widz jedno z demek i ogarniamy to demko na Discordzie. W sensie ja gadam z widzem, omawiamy to demko i wydaje mi się, że to będzie chyba lepszy pomysł na to, ponieważ są czasami w rundzie takie sytuacje, gdzie na przykład no nie wiem, co kto miał w głowie. No i właśnie widz mi wytłumaczy, co w tej głowie miał. Dlaczego odwalił jakąś kitę w danej rundzie, dlaczego tutaj pushował, co zrobił, co się działo i tak dalej. I to myślę, że będzie fajne, ponieważ wtedy będę mógł jakby tłumaczyć na żywo, co zrobił źle, jak mógł zagrać lepiej, jak ja bym to zrobił i tak dalej, i tak dalej. No i postanowiłem robić to na Discordzie, to znaczy ja udostępniam jakby stream z ekranu, że on widzi w czasie rzeczywistym to, co ja widzę, no i robimy sobie to, wiecie, na streamach. No i tu jest taki pierwszy przykład na Mirku. Możliwe, że to jest taki, wiecie, pierwszy odcinek, że no, miałem jakby jakiś pomysł w głowie, ale może nie do końca to wyszło tak, jakbym chciał. Dajcie znać w komentarzach, co byście ewentualnie dodali, co byście zmienili. Chciałbym otrzymać taki feedback, ponieważ to jest jakby drugi level tych demek widzów i chcę was po prostu zaangażować, żebyście mogli ze mną pogadać, ja nie gryzę, żebyśmy mogli jakby razem przeanalizować demko słabszych graczy, co to znaczy słabszych? No jako, że ja mam powiedzmy ten 10 level face i tam w granicach 2100, tak plus minus raz sobie spadam, gram z widzami, wiecie, już nie chcę mi się tryhardować, nie mam na to siły. No i jakieś demko powiedzmy gracza, który ma 4 level face, 2 level face, nawet 6, 7, nawet ten 8 level face, który ma jakieś demko, ma jakiś fajny mecz, ale coś kurde w tym demku nie poszło, coś w tym meczu nie poszło, no i fajnie byśmy razem sobie to przeanalizowali. I najlepiej takie demka, które były rozgrywane w przeciągu nawet 24 godzin, żeby mózg był świeży, żebyście po prostu pamiętali, co w tym meczu robiliście, jakie mieliście plany, jak chcieliście zagrać daną rundę, żeby łatwiej było jakby to oceniać, to analizować i tyle. Dajcie znać w ogóle, co sądzicie o takim jakby przechodzeniu na wyższy stopień wtajemniczenia w tych demkach widzów. Mam nadzieję, że nie będziecie się stresować, wbijać na streamy, kto będzie miał wolny czas, żeby takie demko, wiecie, ze mną sobie tutaj przeanalizować. I mam nadzieję, że taki pomysł jakby na rozwinięcie serii wam się spodoba. Czekam na komentarze, piszcie śmiało, sekcja jest dla was. Z mojej strony to tyle, sorry za drugi wstęp, ale trzeba było wytłumaczyć, o co chodzi. Zamykam się i przechodzimy teraz do materiału. Obczajcie stronkę csgoskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z CS-a, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu FOREVER, aby odebrać 2 zł 10 na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnąć skiny za punkty eventowe. CSGO Skins, link macie w opisie. Polecam i pozdro. Luz, no to lecimy z powrotem do tej pistolki, której to trochę żeś przeawszył. Tam potem dojdziemy sobie do tej rundy jeszcze raz z tym diglem, bo to trzeba naprawdę obejrzeć jeszcze raz. Tak jak mówiłem ci właśnie wcześniej, jak oglądaliśmy to, że gdybyś nie awczył, to dałoby radę zrobić. To mogłoby być inaczej. OCT i o schodach widziałeś. Właśnie tutaj, jak ci mówiłem wcześniej, że jak dostał heada przy tymi schodach, no to powinieneś jakby nawet spróbować go zraszować tym Glockiem. O, znaczy ja się cały czas bałem o tego chłopa na CT wtedy jakoś, nie wiem, że jakbym skoczył na schody, to żebym dostał. I też to cofnięcie jakby było niepotrzebne, bo jak tamten cię z tych fajerów pikował, to no nie wiem, no bo to są kałachy, nie? No tutaj raczej ludzie podpalają się i grają jakby pod fragi. Że pewnie tego pod schodami byś złapał i może wtedy byśmy klacz 1-1. Bo najważniejsze w sumie jest to, żeby jakby, jak jesteś w klaczu, żeby tworzyć sobie sytuację 1-1, a nie 1-1, powiedzmy 3, no bo wtedy wiesz, 1-1 wygrasz. Miejsce do grania też. No wiedziałeś po tym drugim, że jest za fajerami przy schodach, by tym bardziej pochodzić, wystarczy nawet go tam, nie wiem, w siurka trafić i by padł.
A już wiem co to jest za runda. On na blisko mi to wtedy podszedł. Tak, tak. A ja w szoku. A właśnie ten czas, bo... No to są kurde timingi właśnie chore. Nie wiem, widzisz, gościu ci pikuje, a ty dalej jesteś wpatrzony, nie? No. On też w ogóle jakoś długo się zastanawia, czy ma strzelać, czy nie. Ale chociaż flick był dobry. Flick na niego był dobry, bo celownik był idealnie na środku jego ciała, tylko szkoda, że fulla to nie poleciało jakby centralnie w niego. Tak to myślę, że byłby frag spokojnie, gdyby jeszcze to hedzi poleciał. O, to jest chyba ta runda. Runda no złoto. Zabicie, no. I to no, trzeba naprawdę w jakimś zwolnionym tempie, bo ty pikujesz na gościa, który podchodzi właśnie na drewno. Jezu, ja gram na właśnie... I zobacz, i w tym momencie no masz taki, nie wiem, taki view model, czy nie wiem, czy taka rozdziałka. Tylko ja gram 4x3, ja gram na niskich ustawieniach bardzo i może on mi się z diglem zlał i nie wiem, nie mam pojęcia. Możliwe, ale on też cię widział, zobacz. On też cię widział, obsrał się i rzucił sobie granat na twarz. I gościu z drewna, wiesz, on też jest w szoku. Nie zwraca uwagi na radar, bo tamten jak piknął cię za tego, za boksa, no to już powinieneś na radarze się wyświetlić jako ta czerwona kropka, a tamten na drewnie, nie wiem, zupełnie co innego. Oni chyba jakiegoś miksa grali. Może tak być. I zdobyłeś fraga na tym gościu na drewnie, a ten, zobacz, on sobie rzuca flesza sam na twarz, pikuje. I co? I on o tobie nie wie, nie? No tutaj, no gdyby Torbun szybciej to zagrał, to nawet jakiegoś kałaszka tam byś podniósł. Nie, ale to ja nie trafiłem w niego. A ja bym go trafił, to powinienem ja go zabić. Właśnie, a to była ta akcja. Ja nie wiem, co tam się w ogóle wydarzyło, nie? Z tym diglem. I to są, widzowie, kałachy w razie czego. To są kałaszki. Na początku myślałem, że ten. Tutaj ten pik za WP był w miarę okej. Okay. Gdybyś, wiesz, szybciej tam pyknął lewym, to byłby git. A tutaj smoke go uczył. Widzę. Ja czy rzuci? Nie no, trafił. Patrzę właśnie, jak on rzuca tego smoka. No, on bez jumpfrowa w ogóle gra, jak widzę. Nie, z jumpfrowem gra. Tak, no to chyba tak na powie wyglądało, jakby spację dopiero potem wypuścił z tego. No ja, właśnie ma jumpfrowa. Dobra, tutaj sobie mida podchodzisz. Zobacz, jest smok w oknie, a wy dalej tam przy paczkach gdzieś. Pewnie na krześle trochę posiedzicie. We dwóch się wcelowujecie prawie w to samo. I smok z okna zaraz zgaśnie i dalej jakby stagnacja na midzie. Ale ciekawe, czy tą rundę ugracie, czy nie. I tu w tym momencie już byś miał dwa fragi. Jakby troszkę dalej. Jak masz w sumie ten, no nie wiem, czy to będziesz widział na Discordzie, jak masz w sumie taką małą szparę i widzisz, że czas reakcji jest jakby no nie na miejscu, no to weź sobie w, tak jakby w przeciwległym, no dalej od krawędzi. Ja tak właśnie jak gramy z jakiegoś kałacha i tam sprawdzam kąty, no to też wolę celownik dalej od krawędzi, bo jak ktoś mi, wiesz, piknie, no to będę miał jakby czas zareagować, żeby nie walić jakiegoś niepotrzebnego flika chorego. A paka w takim miejscu, że spokojnie może plantować. Nie skacz tak za WP-ą. Ale udało się fraga zgarnąć. Dwóch typa z kałacha, jeszcze tamtemu z uspa heada walną, no ładna runda. A to trzeba oglądać takie rundki, gdzie zdaje, że ci się jakby ginąć, czyli to będzie ta runda. To znaczy ci właśnie w jakich okolicznościach ty giniesz w ogóle. To chyba będzie szybki frag i dentka zaraz. Ty lubisz pikować te apsy B? Czy grasz jakoś underem? Często chodzę undera, na B jakoś za często nie chodzę. Tylko teraz, że grałem AWP akurat w tym meczu, to coś tam, wiesz, jakieś coś tam raz sobie apsy dojadę, na przykład za Polaka, za WP, raz sobie pałace piknę. To po Tero, tak? Czy po CT? Po CT chyba też grałem za WP. Tego typa już widziałeś, jak ci przeskoczył. To jest z tego co widzę, będzie frag, no. O, myślałem, że grantów nie użyjesz. A dobra, jest smok na ten i pewnie właśnie, o, dobrze trzymasz ten exit. Jaki pik w ogóle na tym, na kontrolu. Że jemu to w ogóle wyszło.
Te control piki też są chore w tej grze trochę. No nie spodziewałeś się, że piki ci zbry, co? O kurde, jak to poleciało. A ty tak głównie bardziej AWP, czy jakieś rifle? MKK? No, AWP sobie lubię zagrać, ale głównie grałem riflami. Ja widzę, że z AWP to chyba będzie chodziło. Te piki z granatów takie trochę, kurde, ryzykowne. O, widzisz, że jesteś od schodów odsunięty, nie? O tak, jakby piknął ze schodów, to bym nie żył. Właśnie on tam przeskakiwał, nie? Dałeś tego nade'a, to mógł na przykład na wrotach polecieć na te schody i mógłby cię piknąć. W momencie, kiedy wiesz, ty granatę wyjmujesz sobie. To dżunglę widziałeś? Dobra, dobrze, że cofnąłeś. Myślę, że wylecisz YOLO na ten BS. A to wyciąganie granatu właśnie w takich niefortunnych timingach może być zgubne czasami. O tym w konie wiedzieliście raczej, ostatni i drugi powinien być na B. Patrzę, no ten, ten Logitech to on tam kasuje to równo. O, tutaj chyba panika, bo kosa wyjęta. A zaraz, gość robi trzy fragi, ty zamiast zawupy go, wiesz, wcelować się w niego, wyjmujesz kosę, on tam wali jakieś full out i ty go z Glocka kasujesz, to jest właśnie to CS-owe nieporozumienie, że gość robi 3K, a potem na takiego ciebie wychodzi i na Glocka jest. No, zanim zginął ostatni, znaczy ten trzeci, to go trafiłem tylko, że przy ściany z tej obu. A, dostał tam za pół HP. Runda taka na farcie, ci powiem. Nie, dlatego ostatniego to wtedy słyszałem, bo on chyba coś z shotgunem zrobił. Znaczy możliwe, że broń tam podniósł albo przeładował czy coś. Ale ten Logitech to on ma 15-8. Logitech to dobry. Kasował to. Dobrze tam ciśnie. I teraz znowu będzie rundka, gdzie też jakiegoś farga zdobędziesz i chyba znowu pałace. A czasami te pałace to możesz sobie, wiesz, zagrać z daleka, żeby przetrzymać. A słyszałeś chyba na drewnie, że skoczy tutaj, tak. Nie? Tym bardziej jak w balaka ci rzucił. I znowu ten timing, patrz. Sekundę dłużej i byś miał drugiego fraga. Bombsite tabu był, wiesz, czysty. A palak... Po drewnem... Ale prawie, no blisko było. Znaczy w dobrym miejscu stanąłeś. No i ostatni na drewno to też info poszło, no zaskoczył teraz to słuchać. To będą taka w miarę easy. I ty lecisz solo w ogóle. No, z WP jakoś tak solo sobie lubię pikować. Znaczy w sensie żadnego coveru nie masz, ani od Undera, ani tam mida nikt nic nie trzyma. No to ład, frag spoko, ale że to zaliczyło jako przesmoka. To też dziwne. Ale tylko, że tam... grałem Inferno, to też. Smoke był na bananie, ja stałem tam na rampie i zrobiłem chłopa, co na shorta przeskakiwał. Zaliczyłem im przez smoke'a, mimo że wszystko było odsłonięte. Może jest tutaj tak, że jak chyba ten model tego smoke'a, jak się renderuje i dotyka ci nawet dupę lekko, to widać, zalicza jakby w smoku. Może tak. A to dziwnie. Ale fajnie timingowo tam zrobił, że rzucił nade'a i wybuch i w tym momencie skoczył jakby na apsy. Myśmy może dalej, przejdźmy sobie. To już pistoletówka. O, tutaj to było. No trochę fragów jest. I teraz tak, masz zajebiście ryzykowną pozycję, bo jak ci nagle wyjadą na ciebie, no chociaż widać, że tutaj zdobędziesz te jakieś dwa tam trzy fragi, no to nikt ci jakby nie pomoże. No bo oni dojadą sobie jakby CT jakąś dziczyzną, a ty musisz tutaj żyć jak najdłużej w sumie. No, ja zawsze... tylko pod radnym to lubię grać jak mam flesza i na przykład jakiegoś MK czy Kołacha. Wtedy sobie rzucam tam na drobinkę flasze, że się odbija bardziej w BS i sobie mogę wychylić na tych... Tak, a jak na przykład nie masz smoka i cię spalą, to co wtedy? No to wtedy lipa. Ty dymasz jakby szybko na drabinę na górę. O, tapik ładny, powiem ci, że z tego uspa. Ale oni grają, ja nie wiem, to miał być fake na rampę, że on pikuje rampę i zaraz B? Jak patrzę na radar, to właśnie Torbun już ci cały bez skrócił. Myśli, że zaskoczą tutaj coś. No teraz dobrze cofasz defensywnie, tak za fairów sobie zagrać. Tamten ci patrzy i pałace i ten. I słyszysz, że raszują.
Oni ci nie potrafią w ogóle zabić, to jest... I ty 4K robisz w tej rundzie. Ja pierdzielę. No to trzeba w jakimś zwolnionym tempie w Matrixie zobaczyć. To są kałachy, mówisz, nie? No to były kałachy. Tylko że to było w nocy, nie wiem co to było, ale... Znaczy ale patrzyłem właśnie, że to było tam za 24, ten, pierwsza w nocy. Północ 36. A, no tak, tak, to było chyba w pierwszym mecz dopiero. Tutaj ten celownik to, oj... No. Oj, jak tyle zobaczyłem, nie wiedziałem, kogo strzelać za bardzo i machałem. Ale jak już był na reloadzie, to dobrze, że go dojechałeś tam. I ten ostatni tapik. Idealnie na głowę. No, Tero dało tak tutaj dupy, że to jest... Aż smutne. Weźmy sobie... O. Thompson do okna? Nie, jednak myślałem, że pójdziesz do okna z tym respem. Nie wiem, to we dwóch chyba konektor pikowaliśmy. Jest pik skona. Tamten z Galiusz raczej Andera powinien zapać. Panie, że jak cię zespotują, to starasz się zmieniać pozycję, nie siedzisz w tym samym miejscu jakby. Bo na standardzie też właśnie widzisz typa, dobra. O pałacach widziałeś wcześniej, więc też będzie frag. I tutaj właśnie bardziej czaiłbym się patrzył te smoki tutaj. Też widziałeś kawę, model, dobra. Jak jest smok właśnie na dżunglę, tak jak tutaj, dali na dżunglę, ale trafiliby jeszcze schody, to mógłbyś nawet sobie wejść w tego smoka na górę na schody, dać z prawego i myślę, że oni byliby w szoku. Ktoś pewnie by się, gdyby jak gra pod schodami, tak jak właśnie ten Abo, to najbliższą pozycję, jaką ma, to spierdzielić na sandwich i tam jakby zyskakiwał, to ten sandwich można ciachać. Dosyć skutecznie. Okej. Okay. No, o rampie wiesz, ale o drugim nie wiadomo. Ale jak rzucać tego flesza i pikować go, to on się tam cofa na Tetris. Też on był obity, więc można było nawet jechać takie pozwu na niego. Full auto tutaj. Widzę, że tutaj full auto sprawia problemy z tej MP trochę. Zacznę w tym czasie razy jeden. No, widać, gdzie to poleciało? No. Poszło w kosmos. Poleciałem po ścianie. Może żeś górę tam obrysował. Powiem ci. Ale nie no, runda wygrana. Spoko wyszło. Tam jakieś mapki sobie grywasz czasami? Co, aimowe? Tam, no, jakieś aimowe, nawet żeby te spraye poćwiczyć. Kiedyś jak grałem dużo w tego CS-a, to grałem. Ale przez to, że ostatnio sobie zagram na przykład jeden dzień w miesiącu, to już nie wiemy, coś tam czasem zagramy. Ale już zaraz więcej tego CS-a, to już nie będę grał. Mhm. Ale no, ostatnio też nie grałem. To tak jest te strzelanie w biegu. A to już panika chyba była, bo miałeś zero, byłeś obijany i raczej coś takiego tutaj było, nie? My wtedy poszliśmy we dwóch do okna. Ja miałem na początku ze... Właśnie widziałem, dostałeś mleko. On cię obijał i tutaj na szybko żeś poszedł. I to już panika, bo już nawet chciałeś z tą kosą lecieć przez tego swojego ziomka, przez Torbuna. I teraz jak jest taka pozycja, masz 15 HP, nie grasz z BS-a. W sumie tutaj powinieneś jakby zrotować sobie z tej dżungli lecieć na ticket. Najlepiej z tego ticketa skaczesz sobie właśnie jakby, nie wiem czy widzisz kursor. Nie widzę. Nie widzisz? Ale jak będę widział chyba. A mogę rysować, dobra. Jak bierzesz stąd, to skaczesz sobie z, jakby z lewej do prawej. Jak sobie spotujesz jakby czy wychodzą z rampy, no i wtedy na pałacy patrzysz. Jak skaczesz, to w sumie jesteś wcelowany jakby cały czas w pałacu, nie? No. No bo jak lądujesz, no to cały czas, no to wtedy przy lądowaniu celownik jest mniej więcej jakby w tym miejscu, tutaj na drewnie, jakby ci piknął, no bo będzie słyszał, jak skaczesz na tikecie. Tutaj dobry fakt, bo się na teammate twój skupił, znaczy ten ziomek. Się strzelił, o tutaj ryzykownie, ale gościu dostał heada. Nie wiem, czy ty słyszysz w ogóle w grze dźwięki, że dałeś heada komuś. A i Kobi. Dobrze, że miał pompę, bo tak to za mną, nie wiem, chyba ile tam, 7 HP? No 7, miałeś 15, to 8 poszło, zostało. Znaczy, pytałem, czy wcześniej, czy masz jakby, czy słyszysz dźwięk, jak dasz komuś heada? Ja mam grę głośną, ale czasem ja w ogóle, ja nie słyszę
jak strzelam na przykład heada z dalszej odległości, to czasem nie słyszę. Czasem słyszę, że się wyróżnia dźwięk w ogóle, że z drugiego końca mapy prawie że słyszę, a raz w ogóle nie słyszę nawet na taką odległość. Bo tutaj dałeś chyba dwa hity w tego typa z pompą. Wydaje mi się, że head poleciał jakby przez krawędź tej ścianki. Te flesze? Nie wiem. Skomentujesz to jakoś? Pod bejta był. Na kałacha się bejtuje tutaj, na matchmakingu. No, jak z taką grą grają kałachy, to myślę, że do globala to spokojnie da radę na tym mirażu. Aż dziwne, że cheatera w ogóle nie było w tym meczu. Ten Logitech 26 to myślę, że jakiś w sumie, czekaj, może nawet zerknąć go, czy jakiś level facet ma wyższy. On ma 2400, jezu, 2200 elo. To nic dziwnego, że tyle fragów robi. Ma 2200 i 4 elo na facecie. 10. Jest nic dziwnego, że on jakby kasuje i ma takie statystyki, jakie ma. Tutaj... Jak dojeżdżacie, fajnie byłoby, jakby ktoś dał flesza mniej więcej na tą stronę, jak widzisz. No, tylko... Czy jeśli ktoś na... No, ktoś by miał, zobaczymy. Satoru? Nie ma. Nawet w sumie sam mógłbyś sobie jakby dać przed tym piknięciem. Bo jak leci flesz tutaj, no to oni muszą być jakoś w tą stronę skierowani. No to nawet flesz nad krzesło jakby poleciał, to byłby zajebisty. Bo widzę, że ten Orin, nie wiem jak to przeczytać tą cyrylicą, ten ogólnie pomarańczowy, że tam podjeżdża. Ale dobrze, że przeciwnik nie za bardzo jakoś sobie radzi. Ogólnie to tak, no te granaty, jakieś tam pikowanie, trzymanie tych kątów by się też przydało. Co tam jeszcze? Ten czas reakcji z AWP, no aim to tam, no ja wiesz, jak będziesz grał, jak będziesz ćwiczył, to tam aima sobie doszlifujesz. W ogóle jakiego sensa używasz? Bo chyba trochę wysoki. Sensa ja mam 800, to w grze... Znaczy DPI chyba 800. No, DPI 800, a w grze 0 coś, pamiętam. No to tak powiedzmy na 400 DPI coś koło, no to jeden z tych niższych. To na jakieś mapki typu Prefire możesz. No, przydałoby się, tylko że jest problem, że w mojej myszce z myszką, ja muszę sobie jakąś nową myszkę kupić, tylko że na razie muszę pójść do roboty, żeby sobie coś tam dorobić, bo w mojej myszce jest taki problem już, bo już mam kilka lat, że ona już nie dość, że jest cała przetarta po bokach, bo to jest jakby guma po bokach, czy coś takiego jest. Mają Logitech G402 i już też wszystkie ślizgacze, wszystko się poodklejało i już ten sensor też tak czasem w ogóle dziwnie chodzi, bo już mi zaczyna sam jakby wibrować. Gubi ci się ten sensor i no. Patrzy się w ziemię czasami. No już, jak on gubi, to właśnie wtedy tym kursorem tak lata ten celownik, jakby nie wiem, albo się w ziemię patrzysz, albo w niebo. Nagle jest taki jakby... Nie pamiętam termin, jak się to nazywa. Też nie, ale to, że na przykład... No, czasem po prostu coś wiruje. Jak to były kałachy, bo ty też nie pikujesz jak... Jest taki termin jiggle pick, w sensie, że no pikujesz na łokieć, że jak pikujesz, to jesteś odkryty z kilku pozycji, nie? No. Nie wiem, czy tutaj właśnie widziałeś, że leci w ogóle ten flash, że to był flash, a nie ten palak, tam granat. Tak to mógłbyś sobie nawet stać tutaj na górze w tym konektorze i flasha byś takiego nie dostał. No. I ten podjazd. 0,78 w grze. Sensa. I tutaj w sumie blisko tej ściany mogłeś podjeżdżać, bo jak grasz pod tym kątem, to zobacz, że jest dwóch typa. Jak pikujesz tam z tej ścianki tutaj bliżej, no to wtedy sama głowa wystaje, tak to widzą, wiesz, no cały model, więc jak puszczę jakiegoś spraya na tych kałachach, no to tam w głowie i tak tam coś tam poleci. No właśnie, strzelałeś w tego typa po prawej, a zabiłeś typa po lewej. Takie za szerokie pikowanie, no. Trzymanie tego celownika na pewno, no te szerokie pikowanie, no i żebyś ogarniał właśnie dźwięk, w sensie, że jak dasz heada, no to warto, żeby tego heada, gościa po headzie dojechać, tak jak w tej pistolce było. No ten czas reakcji z AWP-ą na pewno, żebyś, jak się wcelujesz, żebyś był, wiesz, skupiony. Tylko wydaje mi się, że chyba jakby rodzaj trzymania myszki, nie wiem, jak gra ktoś na fingertipie, czy tam claw grip, ten taki, wiesz, zadarty, no to wydaje mi się, że chyba lepiej i szybciej się klika lewy przycisk, jak gra się na przykład za WP-ą. Ale nie wiem, czy to jest takie moje widzimisię.
aimową możesz być jeszcze lepszy. Przy tym sensie, no nie masz jakiegoś, nie wiadomo jakiego sensa. No tam te fliki też w miarę były spoko, jakby ta akcja właśnie z tym kałachem na rampie. Tego się cię na shifcie pikował i ty wiesz, tam po czasie, co prawda późno, ale po czasie zareagować, no to cerownik od razu na niego poszedł, więc tam sensa w miarę masz ok. Ale żeby się tam wcelowywać i ustawiać się troszkę w takich bardziej pozycjach, gdzie byś miał dogodne te jakieś klacze, jakieś pikowania. Więcej zrozumienia gry i więcej mądrych decyzji. No i ogarniacie, co się dzieje właśnie na mapie, tak jak powiedziałeś na początku, że jak grasz, no to nie, ten myślenie się wyłącza. A tak to wiesz, zwracasz uwagę na nick. Te zwracanie uwagi na nick dobre jest na przykład przy klaczy, no bo widzisz nick, kto zabijał, na przykład, nie wiem, zabija gościu. No ten Logitech, no to powiedzmy on gra A, no to wtedy wiadomo, że łatwiej wtedy wejść na B, skoro on gra A, a on wiesz, 10 level 2200, no to na A na ciężko będzie wejść. Takie tam w sumie wiesz, detale. Takie pierdoły jak złożysz kupę, no to więcej sensu jakby to ma i gra zupełnie inaczej wygląda tak, wtedy. Bo niby gra w CS-o wygląda tak, że wydaje się łatwa, ale tak naprawdę takie małe, głupie rzeczy i to, żeby wszystko to połączyć, to już nie jest aż tak łatwo. Ale jak będziesz grał, wiesz, częściej tam z ziomkami, zgracie się, to każdy wiesz wtedy. Jak lecisz nawet z tą AWP-ą sam na B, no fajnie byłoby, gdyby jak już Tyś będziesz miał no właśnie, jak będziesz miał te wyższe rangi, jakieś tam orzełki, Suprema czy tam globale, no to myślę, że częściej będą ludzie jakoś grać agresywnie. Tak samo, żeby dojechać Andera, tak samo jak za AWP-ką w pałacy, to jak grasz w pałacy, to no nie wiem, za tym filarem może stanąć, żeby wcelować się z tej strony. Przeważnie w pierwszych sekundach ci tam nikt nie piknie, no to wiadomo, że tam grają, no nie wiem, z BS-a. Jak będziesz podchodził bliżej pałac, na przykład na skopie, to sobie, wiesz, sprawdzasz na początku dżunglę, potem pod schodami, potem schody i tą właśnie paczkę na konie. Jak podejdziesz nawet w tą stronę i tutaj też będzie blisko, w sensie, że przy drewnie, na drewnie tam do prawej, no to będziesz na przykład mógł podsłuchiwać, czy gość na tikecie ci skacze. Bo na takich rangach jak tutaj są, no to no nie wiem, przeważnie nawet tiketa nie gra. Gościu gra, nie wiem, schody i drugi w beście albo pod drewnem. A na tych wyższych jakichś rangach, czy tam jak będziesz grał właśnie na matchmakingach, na wyższe rangi, które mają, no nie wiem, 10 level efficiency, to no można się zdziwić. Jakby trzech takich Logitechów tutaj grało, to no nie wiem, wydaje mi się, że nie mielibyście życia wtedy. Ale to wiadomo, no już wyższy poziom to w ogóle inna gra jest. Nie takie chodzenie, tylko strzelanie, tylko bardziej. Ale to myślę, że to ogarniesz w trakcie, że będzie jakoś z biegiem tych rang wyższych będziesz wiedział, że no jakoś inaczej się gra, że ludzie tam podjeżdżają, że trzeba bardziej, wiesz, trzymać kąt na początku, potem gdzieś tam wchodzić i tak dalej. No, powinno przyjść to z czasem czy coś. Ale myślę, że dasz radę.